Zapraszam na audio wideo książki Stres. Sprawdzone sposoby na stres. To jest książka, która składa się z dwóch części. W pierwszej części, która zajmuje mniej więcej połowę książki, piszę o tym, jakie ja miałam przygody ze stresem i jakich spotkałam ludzi, którzy mieli różne życiowe problemy, które zostały spowodowane przez stres albo które zdarzyły się w wyniku stresu. Na przykład mam takiego znajomego, który wyjechał do Anglii i wrócił do Polski, spotkaliśmy się i wtedy okazało się, że on wrócił do Polski tylko z jednego powodu, po prostu potrzebował pójść do dentysty. Dlatego, że powiedział, jak tylko wyjechałem do Anglii, znaczy nie jak tylko, tylko jak tam już chwilę pobyłem, powiedział, wszystkie zęby mi się posypały. I powiedział, że kiedy wcześniej chodził do dentysty, to jego dentysta za każdym razem się śmiał, mówił, jesteś moim ulubionym pacjentem, nic nie mamy dzisiaj do zrobienia, wróć za 6 miesięcy. I tak było zawsze. I miał najlepsze zęby, zdrowe, silne, nic mu nie było. I kiedy pojechał do Anglii i kiedy okazało się, że nie jest tak, jak sobie wyobrażał, że będzie, i zaczął się stresować i pracą, i pieniędzmi, i mieszkaniem, które wynajmował z ludźmi, którzy niespecjalnie mu odpowiadali. I z powodu tego stresu zaczęły mu się po prostu psuć zęby. I dlatego musiał wrócić do Polski, więc w tej pierwszej części książki opowiadam o takich właśnie historiach, które wiążą się ze stresem i czasem ludzie nie kojarzą tych dwóch rzeczy, ale wyjaśniam dlaczego i w jaki sposób stres ma wpływ na cały organizm, łącznie z ciałem i duszą, i z samopoczuciem, i zdrowiem, i ze zdolnością do zdrowego spania i wieloma innymi rzeczami. A w drugiej części tej książki są 102 sposoby na stres. Bardzo różne. Niektóre z tych sposobów są takie czysto fizyczne, dotyczą czegoś, co można zrobić ze swoim ciałem, żeby zmniejszyć uczucie stresu. Inne sposoby odwołują się bardziej do zmysłów, czyli w jaki sposób można zadziałać na zmysły po to, żeby uzyskać odprężenie i żeby stres zelżał. Ale są też takie sposoby, które są sposobami mentalnymi. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam, zamknęłam książkę, to muszę teraz to znaleźć. I dzisiaj chciałabym przeczytać Wam i chciałabym Wam dzisiaj przedstawić 8 sposób pod tytułem Zweryfikuj swoje myśli. I myślę, że to jest bardzo skuteczny sposób, dlatego że stres jest bardzo często wywołany nie przez to, co się dzieje, tylko to, w jaki sposób ja to odbieram, w jaki sposób reagują na to moje emocje. Czyli stres jest wywołany przez myśli, które się we mnie pojawiają w odniesieniu do jakiegoś zdarzenia. I czasami instynktownie człowiek zaczyna myśleć katastroficznie i wtedy się stresuje. Nie tym, co się dzieje, ale tym, co sobie wyobraża na ten temat. Na przykład, kiedy stoję w korku i jestem wściekła, dlatego że mój umysł mówi, będę tu stać jeszcze do wieczora. No ale to niekoniecznie jest prawda, bo ja nie wiem, jak długo będę stać w tym korku, prawda? Więc czasami dobrze jest zatrzymać się po to, żeby na chwilę nie poddawać się tym myślom, które automatycznie się we mnie pojawiają, tylko właśnie, jak brzmi tytuł tego sposobu, zweryfikować swoje myśli. Więc tak. Stres często jest wywołany przez obraz stworzony w wyobraźni, dlatego że strach potrafi stworzyć czarną wizję, której człowiek bez namysłu daje wiarę. I mimo, że powód stresu realnie nie istnieje, wywołuje jak najbardziej realną reakcję organizmu. Czyli na przykład ktoś nie odzywa się do mnie, ktoś, kto jest mi bliski, powiedzmy mój partner, nie odzywa się do mnie przez kilka godzin, wyjechał gdzieś samochodem. I teraz budzi się we mnie stres i przestraszone myśli mogą podpowiadać, coś mu się stało. I zaczynam się stresować tym, że coś mu się stało, mimo że przecież absolutnie nie mam żadnych podstaw do tego, żeby tak myśleć. To było tylko takie
przypuszczenie stworzone przez mój przestraszony umysł. Więc w takiej sytuacji, kiedy stresuję się czymś, co nie jest realnym zagrożeniem, nie jest tak, że ja wiem, że coś mu się stało, nie jest tak, że zamknięta została droga i dostałam informację o tym, że droga będzie zamknięta do godziny 21, to znaczy, że naprawdę będę stała tam do wieczora, więc mogę się tym stresować, tylko w takich sytuacjach, kiedy stresuję się czymś, co mi się wydaje, wtedy warto sobie zadać kilka pytań. Więc zatrzymać się wtedy i najważniejsze jest właśnie to, żeby pamiętać o tym, czyli kiedy czuję stres, żeby na chwilę umieć się odłączyć od tego stresu i spojrzeć na niego z boku, bardziej racjonalnie, bardziej obiektywnie i wziąć głęboki oddech, albo dwa, albo trzy i zadać sobie pytanie. Uwaga, pierwsze pytanie. Czy rzeczywiście jest tak źle, jak podpowiadają moje myśli? I odpowiedzieć sobie szczerze, no nie, mam przestraszone myśli, ale w rzeczywistości nie jest tak źle, to tylko moje myśli są takie przestraszone czy złe. Drugie pytanie. Czy zachowuję w tej sytuacji realistyczne podejście? Czyli czy ulegam strachowi, który się we mnie pojawił? Czy ulegam przestraszonym myślom, które zagarniają mój umysł i moje serce i spychają mnie gdzieś w jakąś przepaść katastrofizmu? Czy też jestem w stanie zachować racjonalne podejście i powiedzieć sobie zaraz, nic się jeszcze nie stało. Nie ma sensu martwić się na zapas i stresować się na zapas. To jest racjonalne podejście. Trzecie pytanie, które warto sobie zadać w tej sytuacji. Czy istnieje taka możliwość, że przesadzam i myślę katastroficznie? Czwarte pytanie. Czy stres, który w tej chwili czuję, jest odpowiedzią na realne zagrożenie? No bo jeżeli przesadzam i myślę katastroficznie, to znaczy, że mój stres nie jest odpowiedzią na realne zagrożenie i to znaczy, że mój stres nie jest wywołany przez to, co się dzieje, tylko mój stres jest wywołany przez moją reakcję. A moja reakcja może być wyolbrzymiona na przykład dlatego, że jestem głodna, albo dlatego, że się nie wyspałam, albo dlatego, że jestem w złym humorze, albo dlatego, że z przyzwyczajenia patrzę na wszystko z niezadowoleniem i lubię wyszukiwać to, co jest w tym złe, zamiast odwrotnie. Następne pytanie, które warto sobie zadać. Czy istnieje taka możliwość, że reaguję stresem na to, co podpowiada mi wyobraźnia, karmiona strachem? Dlatego, że jeżeli uświadomię sobie, że odpowiadam stresem w sytuacji, która nie jest prawdziwym zagrożeniem, no to wtedy wiem, że po pierwsze, tak naprawdę nie muszę się stresować, a po drugie wiem, że moja wyobraźnia, mój umysł bez mojego świadomego udziału reaguje lękiem. I wtedy mogę nad tym popracować, żeby mieć w sobie mniej lęku. I ostatnie pytanie, które warto sobie zadać w takiej sytuacji. Jakie byłoby bardziej realistyczne podejście w tej sytuacji? I wtedy, jeżeli pamiętam o tym, żeby zapytać siebie, czy rzeczywiście mój stres jest wywołany tym, co się dzieje, czy też może trochę przesadzam i może reaguję na moje wyolbrzymione wyobrażenie tego, co się dzieje albo może się stać, to wtedy mogę też zapytać siebie, jak mogłabym się zachować racjonalnie w tej sytuacji, co zdecydowanie ułatwiłoby mi życie, dlatego że niezależnie od tego, jaka jest ta sytuacja, poczułabym się w niej lepiej. I kiedy czuję się w tej sytuacji lepiej, to jestem w stanie lepiej poradzić sobie i ze znalezieniem rozwiązania, jak i w ogóle lepiej poczułabym się w swoim życiu. Więc przypomnę jeszcze raz, jakie są te pytania. W sytuacji, kiedy czuję stres, warto zastanowić się, czy to moje uczucie stresu jest odpowiedzią na realne zagrożenie,
czy rzeczywiście grozi mi coś zagrażającego życiu, czy też, uwaga, czy rzeczywiście jest tak źle, jak podpowiadają mi myśli? Czy zachowuję realistyczne podejście do tej sytuacji? Czy może przesadzam i myślę katastroficznie? Czy mój stres jest odpowiedzią na realne zagrożenie w tym momencie? Czy może raczej reaguję stresem na to, co podpowiada mi wyobraźnia, karmiona lękiem? Jakie w takim razie byłoby bardziej realistyczne podejście do tej sytuacji? I kiedy w taki sposób porozmawiam z moimi własnymi myślami, to znajduję bardziej racjonalne podejście i zaczynam zarządzać moim stresem. Nie jestem jego ofiarą, nie oddaję mu całej swojej mocy. On nie jest silniejszy ode mnie. Ja nie jestem zarządzana przez ten stres, nie jestem jego ofiarą, tylko to ja jestem w stanie w taki sposób zmienić moje myśli, w taki sposób zmienić moje postrzeganie tej sytuacji, w taki sposób stworzyć nowy sposób myślenia o tym, co się dzieje, żeby odzyskać siłę, żeby odzyskać zdolność do racjonalnego myślenia, żeby odzyskać dobry nastrój i żeby dalej spokojnie i bez stresu iść przez życie. Ciąg dalszy nastąpi